Cześć, witajcie. Dzisiaj wysiewamy kwiaty. Pierwsze, co wysieję, to jest łubin. Łubin to jest roślina wieloletnia, która wygląda trochę jak dzwonki i ma takie postraszałe liście. Łubin wysiewam do takiego pojemnika. Nasypałam tutaj ziemi uniwersalnej do wysiewu i wysiewam rzutowo łubin. Łubin będę w domu trzymała do kwietnia lub do maja, a później przesadzę do gruntu. Łubin najlepiej rośnie w miejscu osłoniętym od wiatru. Może być słoneczny albo półcieniste. Łubin to jest dość duża roślina, dlatego trzeba dla niego przeznaczyć więcej miejsca. Jeżeli będzie miał dobrą ziemię i dobre warunki, to bardzo ładnie Wam rozkwitnie i się rozkrzewi. Przetacznik kłosowy. Roślina miododajna, wieloletnia. Jest to roślina, której kwiaty mają kształt pędzelków. Wytwarza dużo kwiatów i bardzo się rozrasta. Potrzebuje dużo miejsca. Może rosnąć na glebie żyznej, przepuszczalnej od pH 7 do 7,5. Miejsce to powinno być słoneczne, osłonięte od wiatru. Pszczoły uwielbiają tą roślinę, ponieważ jest bardzo miododajna, więc warto posadzić ją gdzieś przy warzywniku. Dalia pomponowa. Uprawia się z nią z karpy lub z nasion. Nasiona wysiewa się od początku marca do połowy kwietnia, a karpę wsadza się od marca do kwietnia. Dalię wykopuje się na jesień z gruntu, ponieważ nie zimuje ona w gruncie. Jeśli zostanie niewykopana, zgnije.